studiu Polskiego Radia Katowice, ze mną Jerzy Zięba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ciasteczko może? Dziękuję, uprzejmie. <grym <grym uwielbiam cukier, uwielbiam no słodkie. Też. Mimo, że odstawiłem długi czas temu, to jednak przyznaję się, całe życie będzie za mną chodził, wołają za mną batoniki zawsze w sklepie. Tu jesteśmy, tu jesteśmy, lodówki z lodami i tak Pod dalej. Pod ręką, przy kasie. No niestety, to jest y, nauk i trzeba będzie całe życie z tym walczyć. Nie tak dawno mówił pan o tym, że słodzimy, lubimy, przesadzamy z cukrem, że mamy nadmiarę glukozy, która jest nam potrzebna, a fruktoza nam jest niepotrzebna, a ją także w żywności mamy. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego wątku tej fruktozy właśnie, bo namawiamy Dobrze. naszych słuchaczy, żeby czytali etykiety i tam często jest syrop glukozowo-fruktozowy. Na świecie się też o tym coraz więcej mówi. Dlaczego to, no właśnie, dlaczego nie fruktoza? No, fruktoza jest zawarta w owocach na przykład. No właśnie. To, <laughs> to, jest, to tak. jest naturalny cukier prosty. Można też kupić ją w torebkach. No prawda? i to jest fruktoza. ta tragedia właśnie. Miam, tak. miam Niesamowita rzecz. Dobrze, porozmawiajmy o tym, bo to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Otóż, tak jak wspomniałem, fruktoza do niczego nam nie jest potrzebna. Ona wcześniej czy później też jest zamieniana w glukozę, ale fruktoza jest troszeczkę inaczej metabolizowana w naszym organizmie. Jeżeli mówimy o glukozie, to. Tak staram się pomyśleć, jak to najprościej wytłumaczyć: to ten proces, jeśli chodzi o glukozę, przebiega w pewien określony sposób, pod kontrolą pewnych określonych tam enzymów, substancji, no i to tam wszystko fajnie, ładnie się dzieje. Natomiast fruktoza nie fruktoza omija te elementy, te stopnie, bym powiedział kontrolne, omija je bokiem, no i dochodzi do tego, jak to popularnie się mówi, zalewa nam szlaki metaboliczne różne. Także fruktoza czyni wiele, wiele zła. Fruktoza Doprowadza nadmierne spożywanie fruktozy, bo my znowu o tym samym mówimy. Nadmierne spożywanie fruktozy, a nie więc, a więc nie to, że zjedliśmy sobie gruszkę, że zjedliśmy sobie jakiegoś owoca, nie ma z tym problemu owoce. naprawdę żadnego. Zwłaszcza, że ta fruktoza w owocu nie występuje w ogromnych ilościach, jakkolwiek jest słodka, ta fruktoza w owocu występuje również w towarzystwie innych jeszcze substancji. A już kiedy my spożywamy taką wyizolowaną fruktozę samą, no to już jest bardzo źle. Ta fruktoza w nadmiernej ilości prowadzi do tak zwanej nieenzymatycznej glikacji białka. Czyli normalnym językiem mówiąc niszczy białko. No i tak to hmm. przyjmijmy. Bo tak to jest. Nie będziemy tu nic przyjmować. Tak to jest, niszczy białko. A więc... To białko zniszczone już jest dla nas nieużyteczne. Szczególnie ważne to jest wtedy, kiedy mamy wzrastający organizm, czyli organizm dziecka. I tu na to trzeba zwrócić uwagę, że w organizmie dziecka wzrastającego, gdzie ten organizm się dopiero tworzy, rośnie, on potrzebuje ogromnej ilości zdrowych białek, a my to białko uszkodzimy dziecku wtedy kiedy podamy mu nadmierną ilość fruktozy na przykład w nadmiernej ilości soków z owoców bo tak jak powiedziałem jabłko zjemy gruszkę zjemy i to nam wystarczy ale w soku z owoców my spożyjemy tego dużo dużo więcej bo no to tak bo tak z wielu jabłek na przykład tak tak dlatego podawanie dzieciom <laughs> dużej ilości soków owocowych jest rozwiązaniem bardzo złym Znacznie, tak, znacznie lepszym rozwiązaniem jest podawanie soków z warzyw. Dzieci wiedzą, fu. No właśnie. Bo takich nauczyliśmy. Takich nauczyliśmy, tak. Ale soki z warzyw proszę znowu popatrzeć na właśnie na etykiety. Zawierają dużo, ale to dużo mniej cukru. Dużo mniej. E... Wróćmy jednak do tej fruktozy. Ta fruktoza. Tak jak mówiliśmy, uszkadza te białka i tak dalej, jest bardzo niekorzystna, ale popatrzmy znowu, czytajmy etykiety. W tej chwili syrop glukozowo-fruktozowy mamy w wędlinach. No po co mi to w wędlinie? Może lepsze są. Nie, tańsze. Aha, no tańsze. Tak, dlatego, że tak, dlatego, że fruktoza. Jest dużo, dużo bardziej słodka niż zwykły cukier i jest tania. A więc producent, który często stosuje cukier po to, żeby ukryć paskudny smak czegoś, to go osłodzi. I wtedy my czujemy, no, odczuwamy to jako, jako coś słodkiego przyjemnego. Tak, przyjemnego. Ale wtedy trzeba byłoby dużo tego cukru dać. A jeśli się da drogie. fruktozę, która to jest, jest dużo y, tańsza i dużo słodsza, więc producent doda troszkę tego i już słodki smak ma. I już paskudstwo jakieś zamaskował nam fruktozą, bo my byśmy tego bez tej fruktozy nie zjedli. Czyli co? Jeżeli czytamy na produkcie, że jest syrop fruktozy, <kluzny> to, to, tak, to co le lepiej unikać. unikać tego. Tak? Lepiej unikać, bo jeżeli spożyjemy coś, co to ma raz, to nam się tutaj nic nie stanie, oczywista sprawa. Ale tu chodzi o to, że jeżeli regularnie coś takiego spożywamy, no bo regularnie coś jemy. Nie no tak, możemy inaczej. Takie jesteśmy nauczeni. No właśnie, to regularne spożywanie tego jest katastrofą. I tu zwrócić chciałem naszym słuchaczom uwagę, tym, którzy są chorzy na cukrzycę. Jak ich się, krótko mówiąc, dobija. Dlatego, że porady nieraz dostają chorzy na cukrzycę takie, że proszę nie słodzić sobie tej herbaty cukrem, ani żadnym miodem czy czymś, bo zaraz podniesie się panu poziom glukozy we krwi. Proszę raczej używać fruktozy. No i takie porady ja słyszę za każdym razem, gdziekolwiek, że Radzi się używać fruktozy, bo chory na cukrzycę, kiedy spożyje fruktozę i sobie osłodzi tą herbatę fruktozą, poziom glukozy we krwi mu nie wzrośnie, bo to jest no, fruktoza. Próby. Tak. I tu jest katastrofa, dlatego że ten człowiek chory na cukrzycę, on z natury kocha słodkie, nie? No więc zamienia sobie cukier na fruktozę. Dlaczego? Bo pójdzie do supermarketu i tam są całymi workami można kupić krystaliczną fruktozę. To jest dopiero niszczenie ludziom zdrowia. Ale wielu chorych ma tego typu porady przez różnych praktyków. Nie chcę już tu mówić. Czyli co, cukrzyką mówimy, fruktozę. Nikomu to, tego nie wolno spożywać w takiej formie krystalicznej, takiej formie stężonej. Dlatego, że to jest bardzo dla nas niezdrowe. A to najczęściej jest na półkach ze zdrową żywnością. No to z automatu przejdziemy teraz na słodziki, ktoś powie, no to co? No nie, no, słodziki to jest jeszcze większa katastrofa, ale jeszcze wrócę do, do tej fruktozy, bo tego nie odpuszczę. Hmm. Dlatego, że fruktoza. <laughs> Je, jeśli prześledzi się szlak metaboliczny fruktozy i alkoholu, on jest taki sam. Tylko że alkohol jest dalej metabolizowany no i, i przejdzie do naszego mózgu, bo przechodzi przez barierę krew mózg. No i wiemy, co po alkoholu mamy. Prawda? Tak. Glukoza jest metabolizowana niemalże dokładnie tak samo, jak alkohol. I dlatego my mówimy często, że no my jak my, ale twierdzimy się często, że, że alkohol to jest taka glukoza na dopalaczach. Nie? I yy, tam, tam jest cała masa problemów biochemicznych dotyczących metabolizmu yy, fruktozy. O tym nie będę mówił. Natomiast to wszystko sprowadza się do jednego. Do bardziej intensywnych stanów zapalnych w naszym organizmie. To jest nadmierne spożycie właśnie fruktozy, którą walą nam wszędzie, wkładają w każdy w tej chwili niemalże produkt. Co to oznacza? My mówimy tu o zdrowiu tyle godzin, ale każda choroba. Każda jedna choroba jest zawsze związana ze stanem zapalnym. Mało tego, jest tak, że najpierw jest stan zapalny, A który wywoła jakąś chorobę. I to teraz proszę zauważyć, z nowotworami włącznie. Zawsze najpierw był stan zapalny, a potem była choroba. Jeśli nie ma stanu zapalnego w tętnicach, nie ma możliwości, żeby powstała miażdżyca. Te stany zapalne są tak niesamowicie groźne. Ostre stany zapalne do pewnego momentu ratują nam życie. Ale przewlekłe stany zapalne nas wyniszczają jak rdza pod farbą. My tego nie widzimy. A Ale niszczejemy i to są te tak zwane podkliniczne stany zapalne, które bardzo często nie są wykrywane jakimikolwiek metodami analitycznymi. A więc jeśli my mamy w normie OB i CRP, jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nic spokojnie. nie znaczy, tak. bo te procesy właśnie zapalne, które gdzieś istnieją, ale nie są wykrywalne, z czasem doprowadzą do strasznej choroby. Z, mówię z nowotworem włącznie. Dlatego właśnie między innymi, kiedy w Polsce opracowano e, strategię walki z rakiem, to sobie możemy też porozmawiać przy innym temacie, ja to skomentowałem, gdzie. W jednym z zaleceń, które zaproponowałem, było to, żeby całkowicie z polskiego rynku zniknęła fruktoza w postaci krystalicznej spółek w supermarketach. Koniec kropka. To jest dbanie o zdrowie Polaków. Fruktoza. Tak. Nie dotykać tego. Nie obchodzi mnie tutaj strach w oczach producentów, bo nie w tym rzecz. Nie dotykać fruktozy, szczególnie właśnie w takiej formie. Nie słodzić niczego fruktozą. Nic już, nic dodać, nic ująć. Jeżeli Państwo korzystali do tej pory, to tak jak powiedział Pan Jerzy, nie dotykać, wyrzucić, obchodzić. Duży łukiem. Z daleka. Z daleka. Fruktoza. Jerzy Ziemba. Dziękuję bardzo. <noise> dziękuję bardzo.